No dobra, zaczyna się. Ale mi się spać chce. Znaczy w sumie to nie chce mi się spać, a ja tak wstałem nagle i... Kim my dziś zagramy? Czy my chcemy może różą zagrać? Nie chce mi się różą grać. Może kaktusem w końcu zagramy. Bo to Sosobo, Sosobo, Sosobo. Bardzo rzadkim kaktusem. To jest bardzo rzadki kaktus. Kaktus z przyszłości. Aż mu się czułki zapaliły. Widzicie to? Future kaktus. Dobrze, że nie inny. No to będziemy... No i co? Ja nie wiedziałem nawet, że na tej bramie są takie rakiety. Ty Bąkol wiedziałeś? Kurczę, wiesz co, nie, zapomniałem. Wczoraj jeszcze nie było. Bo to Szyszunia, Szyszunia. O, zniknęły. Mi się wydaje, że one chyba bronią, żeby nikt za szybko gry nie zaczął. Nie wiem, czy ktoś w nie strzelał. Gra w ogóle ktoś w tą grę? Tylko czwórka nas jest. No to pokonujemy go. Kurde, no, zabił mnie. Kurde, ja wczoraj plotkowałem na twój temat, wiesz? Mój? Elo. Co powiedziałeś? No, dupę ci obrabiałem, się magonio. No nie mów tak brzydko, bo tu ten, bo tu dzieci oglądają. Gesio, dzięki za zasubskrybowanie, cześć goniu. Proszę bardzo. Boom dostał w potylicę za 55. Idziemy go porobić. No w końcu, już wiesz co, są, bo ja wiesz po co przyszedłem, żeby ci narzekać, że jeszcze mi moda nie oddałeś. No masz szczęście. Przecież ci oddałem dwa dni temu moda. Oddałem, dałem ci, to by się nie należy, ale ci dałem. Oddałeś. Jak się nie należy, najbardziej pracowity moderator. Kurczę, o zabity na szczęście, dobra, przejdziemy. Najbardziej pracowity moderator. Nikt stary tak się nie stara, nikt tak nie banuje i nie odbanowuje. Czekaj, bo chyba znów TeamSpeak za głośno, wiesz? To mówię, będę mówił ciszej. Donie, czy ty się przygotowałeś na dzisiaj? Beku, proszę cię, ja już kurde od rana tylko ryby. Goniu pewnie tutorial wziął, przeczytał i wszystkie haksy. No, ściągnąłem haksy na spławik. Wędka spławik, krótka piłka. Byłem dzisiaj na wykładzie z rybactwa na uczelni. Chyba z grzybów brania. No i po prostu jestem mistrzem już, no. Co mi tak rwie ta gra, Boże Święty? Ej, co się stało? Ale czy my przed graniem będziemy się najpierw chwalić, kto jaką rybę złapał, tylko że zdjęcia nie zrobił, bo zapomniał tak. Aparatu? Będziemy no, jak w tym żarcie, nie? Co ten kurde malucha wyciągnął. Ty, za 30 nie? Go tylko uderzyłem? No nie wierzę. Jeszcze mój światła się paliły. Kurde, no nie powiedzcie mi teraz, że ja alt-tabowałem, żeby przyciszyć gonia i teraz mi się gra będzie wieszać. No co, no mówiłem, że będę cię się no naprawdę... Nie no, czekajcie. Nie no, faj. No musimy jeszcze raz całą grę włączyć, bo to ostatnio też tak miałem. I po prostu później cały ten, cała godzina takiego przycinania. No niestety. W ogóle są, ja nie wiem, mówiłem ci, ale Wąkolowi nie mówiłem. Na tabletopie
Pokémon Trainer Master. Najlepsza gra na świecie. Kurde, ja właśnie teraz 4 godziny szukam. To możemy zagrać, nie? Tylko jeden problem jest taki, że ja nie wiem, w jaki sposób można w ogóle w niej wygrać, bo graliśmy w nią długo. Ja tam doszedłem do ostatniego jakby takiego etapu. No. I po prostu, no, bo to polega na tym, że żeby wygrać, musisz pokonać NPC takiego. No ja doszedłem, miałem tam super Pokémony, stary, doszedłem do NPC i po prostu, no... Nawet jakbym ja wyrzucał stare same szóstki, a on same jedynki, to nie miałem szans wygrać. Może po prostu za słaby jesteś. No właśnie byłem za słaby, mocno za słaby i zastanawiam się, ile trzeba w to grać. Może jak się ale może po prostu trzeba się znać na Pokémonach. Jak moje Pokémony, ty nie rozumiesz, ja miałem stary Goldina i tego drugiego. Stary Goldin to jest najgorszy Pokémon. Mordę zamknij, najlepszy. I tego, jak się nazywa? Ten, nie wiem, Psyduck'a. Nie, stary Slowpoke. To się nie dziw, że przegrałeś z mistrzem Pokémon. Najlepszy Junka zasubskrybowała, moi drodzy. Czy wy to wiecie? Patrzcie, jaki buziak Junka dostała. Dzięki, Junka. To czwarty miesiąc z Juneczką. No i to się szanuje, nie? A wiesz, że jak mi bana dajesz, to mi się sup nie odnowił? Bo akurat schodził. Nie, to chyba ci się nie odnowił, bo dostałeś bana. No bo nie mam teraz, a minął mi już miesiąc. Ale mogę się nie odnawia zawsze automatycznie chyba, nie? Nie odnawia się tak? Automatycznie, jak się nie zaznaczy, kurde, a ja suby banuję czasem. No właśnie. Bo, znaczy jak się zaznaczy, żeby ci nie odnawiało automatycznie, to nie będzie, ale jak masz na PayPalu czy coś, to odnawia. No i stary, straciłeś. Nie no, zasubuję. A ty się potem dziwisz właśnie, co to jest subów tak mało, a tu połowa zbanowana. Stary, mam grę Somebody Order Pizza. I Magikarpia miała, że... nie Goldina. Co, okay, na czym gra polega? Jaka gra? Red Hitler, kurde. To nie. Ale to. Kto miał Magikarpię? Ja nie miałem Magikarpa, przecież kurde, jakbym miał Magikarpa, to najlepiej by było, bo on się w Gajardosa zamieniał. Czy to nie ten? No. Ja w ogóle znalazłem na tym tabletopie grę banana i po prostu banan stoi na środku stołu. I co, grałeś? No i co, pograliśmy, strykaliśmy sobie banana. Nie, ale pościągałem dużo tych gier, teraz się ich uczę, żebym mógł wam wytłumaczyć w miarę, bo zasady tam są takie powalone niektórych gier. Kurde, goniu, ty to będziesz recenzentem, wiesz? Czuję to. Co tu postawił takie ten... No niestety, wszedłem do gry i przegraliśmy od razu. No i widać. Przeważnie tak bywa u Soła. Dobra, są tak, my o 14. No. Gruby turniej. To wejdę prędzej. Ja sobie do tego czasu będę grał ten... Elso? Karty, hazardowo. Ja jutro podobno. Jak to jutro wygląda z tymi kartami? One rano są, wiesz co, czy nie ma? No już w ogóle dzisiaj jest na amerykańskim serwerze. Mhm. Natomiast nie, to nigdy nie jest rano, są, to jest zawsze wieczorem. W Europie której? To jest zawsze 20 godzin później niż miało być. No. Poczekaj, jest Whispers of the Old God release time, zaraz ci powiem. No i tu. I jutro będzie tak, że jak to wypuszczą, to przygotuj sobie pizzę, kurde, piwo, będziesz sobie siedział i czekał, bo będziesz zdenerwowany. Czemu jeszcze laguje? Ale ja jestem największym fanem Hearthstone, ja nie wytrzymam. 26, co? O 9.30, ale jakiego czasu? A, PDT. To dziś jest 26. Dobra, ale PDT, stary czas. Ale to 20, ale to teraz Ameryka jest dzisiaj pierwsza. Ma. Aha, to oni za 8 godzin już mają? Tak. To za frajerzy. I co, ty no się logujesz na Amerykę i grasz na Ameryce, Bonkol? Hejo! Hej, Szyszka. Nie, hejo. Znaczy, jakąś pizzę. Nie ma pizzy, Gonią jutro pizzę stawia, jak nie będzie premiery w oczasie. Ty, ja ci już stary dałem, wiesz ile, ja Golda jeszcze zbieram, nie, stary miał 80... No, nie, czekaj, moi drodzy, jutro otwieramy pakiety Gonia, też przy okazji, jeszcze moje, będziemy kurde, nie wiem ile pakietów otwierać. Będzie o Jezu, 13, wszystkie deki mi przestały miał. Działać przez te nerfy. Kurde, Goniu, tam są, to coś ty miał za deki. Nie, bo te, no... No jak to, jakie deki na przesadzonych kartach, nie wiadomo na... A, strzela do mnie rakieta, cofaj się, są.
Bo wiesz, powywalałem te wszystkie karty, nie? Znaczy, podastowałem. I tak, nie działa mi Zoo, Secret, Midrange, Shaman, Hunter, Rogue. Ale czekaj, to oni już ponerfili te karty? Znaczy, powywalali? O kurcze, pokonany mistrzowski z diamentową obwolutką. Dobra. My się zgadzamy. Na tabletopa też mam dobre gry. To tam kiedyś. No będzie trzeba się pouczyć. Właśnie, bo ty Bąkol nie wiesz, jeszcze rok kurde i co to mówili, że konkretnie pograją jakoś w tym. No problem jedyny jest taki, że Soul ma tylko od 10 do 15, on wieczorami nie chce grać. Nie gram wieczorami. A to się jakoś ustawimy, no stary. No ja wiem, tylko że zależy co, bo no ja, są takie gry, że się to się połowa będzie męczyła, nie jak to będzie grała. Nie, no nie, no trzeba takie, co są kurde widowiskowe, albo takie, co będzie draseczka każda no strzelała, że się bijemy ze sobą. Kurde no. Dobra, wywalam wszystkie deki, zostawiam kontrol. Powiem wam, że ja nie wiem, czy ja tym kakutusem cokolwiek pogram. Kakutusem? A ty mi spiłowałeś karty, Goniu? Ile mam golda? Tak, spiłowałem ci już. Piłowałeś. Piłował je. No tak było, ale... tak się mówi, no. Ale w sumie teraz Goniu można by, kurde, pół druida spiłować i kiedyś najwyżej zrobić jeszcze raz. No tak, nie? Tak, znaczy zawsze jak jest dodatek, znaczy jak nerfią karty, to warto je spyłować, bo nawet jak te karty będą dobre, to możesz je znowu odzyskać za tyle samo. No. Ja sobie no, wszystko tak wywaliłem. To teraz na się wychodzi fony, drzewa, wiesz, kurde. Ja teraz mam 9000 golda i 10000 proszku. Ludzie, ja tym kaktusem nic nie zrobię, nie? Bo nie ma szans, oni są na naszym respie już. Z czego ja mam kampić? Cofnąć się do początku gry, czy co? I shootera bierz. Nie no, ale chciałem kaktusem pograć, tylko żeby grać, wiesz, snajperem, to trzeba mieć jakiś team, który cokolwiek gra, nie? Albo strzelać umieć. No to też, tylko że on jakoś na blisko, nawet naładowany słabo strzela. Czy on ma jakoś... Dziwne mam wrażenie, że on im widzisz, jak jest, jak oni są daleko, to on bije za 17. A jak stałem obok typa i strzelałem, to biliśmy, to biłem za 5, nie? Czyli on im dalej ktoś jest, tym mocniej strzela. No wiem, no, komandor kukuryc, no może, nie? Te papugi są strasznie mocne wbrew pozorom, wiecie? Kurczę, no jak, powiedzcie mi, jak żyć? Co tu zrobić? Nie wiadomo. Noob team tak zwany. No. Już no ja tutaj nic nie robię, no ale tym kaktusem to po prostu, no nie ma, nie jestem w stanie chyba. Co on tak wyleciał do góry? Na minę chyba trafił. Dobra, team komando kaktusów chodzi bokiem. No, jak go nie trafiłem? What? Dobra, jesteśmy gdzieś z boku. A nie, poza mapą, nie! No nie, no, no... No nie da się po prostu, on tyle ładuje czasu tą strzał. Ginie na dwa strzały. Jak tym grać w ogóle? Nie da. No chyba się nie da, nie wiem, no. Jak się nazywa ta gierka, co graliście? No to nie jest, powiem, dobry opis gry. Jaka gierka, co graliśmy? On napisał ty, jak się nazywa ta gierka, co graliśmy? Komputerowa. Problem z grami, które graliśmy, jest taki, że to nie była jedna gra, tylko było ich dużo.
No, żebyśmy grali w dużo 10 wiernie. Że 10 było ich, no. No, dajcie spokój, no naprawdę nie trafiłem. Ice Lake, sorry, bach. Byłem już w szkole, kurde, miałem dzisiaj... Wyszło na to, że jestem wizualistą, wiesz? Na zajęciach z psychologii. Gdzie on poleciał? No nie wierzę, ja nie strzeliłem. Dobra, dostał. A podnosił go akurat, widzieliście? No nie, no postawiłem kokoski. Czemu przez kokoski przyszedł? No nie przez kokoski chyba. No nie no. Dobra, dogram tą postacią do końca, aż przegramy i zmieniam ją, bo to się nie nadaje kaktusik do grania niestety tutaj. Może do obrony by się nadawał, nie? Chociaż... Nie wiem czy widzieliście, ale na niebie latają maślane jastrzębie. Wiesz, Goniu? Mhm. Oj, przepraszam, ojoj, oj. No nie mogę, no nie mogę po prostu. Gioniu, czy ty byś na Jaroka przyjął Netrodala? Jasne, że tak. Tak? Netrodal, ja nie wiem o co chodzi z tym Netrodalem. No miał jakieś powalone rzeczy, ale kto nie miał? No proszę, na tym Jaroku już są kurde ludzie, którzy robili gorsze rzeczy. Niektórzy nawet alkohol pili. Zjaj. Ja nie wiem co ludzie mają do Netrodala. Według mnie śmieszny jest. Chłopak ma poczucie humoru. Według go nie jest śmieszny. Ja nie wiem, bo ja co na niego patrzę, to już nic nie robi, tylko gra w grę. Widzisz, jak on się poświęca, to nie jest taki streamer stary, co nie gra w grę, on gra w gry. Mhm. Mm. Słyszałeś, że ruletka będzie na Twitchu ograniczona? Tak, to nie no, chyba miała być osobna kategoria, czy coś nie, takiego. Nie, że nie robią osobnej kategorii. Że a? Będzie wolno tylko 30 minut ruletki maksymalnie na stream. To pewnie niektórzy będą wchodzić i robić 30 minut dziennie ruletki. No trochę głupie zasady. Ale czekaj, liczą się te też te ruletki CS-owe? No tak, CS-owe ruletki, a jakie ruletki? No jeżdżu, no przecież ten... Phantom Lord, przecież co on będzie grał? No nie wiem. Mam nic. No raczej, że w nic. Znaczy głupia zasada, nie? Kto tam będzie się jakiś admin siedział z zegarkiem, kurde? Może tak być, że będzie z zegarkiem. Dobra, moi drodzy, no to teraz bierzemy tu jakąś inną postać. Może weźmy pana pirata. On jest fajny, on jest taki trochę jak kaktus, a trochę nie. Bo się do czegoś nadaje. W Polsce to w ogóle, no to swoją drogą, że... No chociaż nie, no taka ruletka CS-owa to nie wiem, czy nie jest nielegalna. Nie, no chyba legalna jest. Nie wiem, co mówiłeś, nie słuchałem. Czy ruletka CS-owa jest legalna w Polsce? Jakaś musi być, no. Nie no, Rafoniks to akurat jest. Mogę przeklinać Soul? Nie, bo ja gram w Plants. Głupi jest Rafoniks, no. Ale skąd ty to wiesz? Bo Soul, ja kiedyś mieszkałem na Pradze. Mhm. Ja poznaję po prostu biedę umysłową. Taki z siebie ekspert od kurde biedy? No. No mam kilku kolegów. Mam kilku kolegów stary takich, co no widać po prostu, no że... Tym, kim ze ściany do nosa spadał i wdychali.
Magicala to ciężko ocenić, bo Magical to... On z jednej strony w garniturze jest, a z jednej strony pije alkohol, nie, na streamie i nie wiadomo. On jest trochę biedny, nie było umysłowo, ale kurde, no wygląda jakby to nie, on nie był głupi, jakby to był plan jego. Myślisz, że wszystkich chce oszukać? No właśnie nie, bo Rafonix to jest na 100% stary, on taki jest, on w głowę się tam gdzieś walnął w dzieciństwie i wiesz. Ja nie wiem. Ale Magical niby stary jest kurde patolem, ale czasem ma takie przybłyski, geniuszu. Oja, co się ze mną stało? Że tak to nazwę. A ty nie boisz się goniu, że oni cię znajdą? I cię dojadą? Trochę się boję. O tym, że mnie znajdą, to nie pomyślałem, że kurde, są. Przecież ciebie poznać po włosach. Teraz są im dał pomysł. No i co, teraz zgonił już cicho siedzi, nie? Ja się boję. A do którego co ostatnio coś tam, że tam pizzę zamawiali czy coś? Do którego to robili? Widzisz, nawet Szyszka jest fanem. Do Roka zamawiali była. Kiedyś pizzę. Jakaś akcja była, ale... Do Roka, a zapłacili przynajmniej. Nie, podobno właśnie przychodzili do niego i pukali, że znowu pizza. Który to ma tą taką siostrę, czy kto to jest? Goniu. Metroda. Ale sypia z nią, czy nie? A nie, co oni się tak biją na tym streamie? No Metroda. No. To ta siostra tylko przychodziła do niego i... pizza znowu. Ale zapłacona czy nie? No właśnie chyba nie. No jak można nie zapłaconą pizzę? To już jest hamuwa. Kto tak mógł zrobić? No nie wiem właśnie. Ja coś recydywiści. A to goniu przez telefon, halo. Ja bym musiałam mieszkanie by nawet. O, rozwalili mnie. No i ja tu sobie biegnę, żeby zdobywać ten roślinki podbijać. Ten pirat jest fajny całkiem, nie? On się zamienia w beczkę, nie? Tak, i jeszcze może siąść na armacie i swoją armatą walić, wiesz? Tak utyka. To dek zwalony. Nic nie trafił, co za kurde. To on przeżył! Jaki cwaniak! Ja myślałem, że to on padł. A to padł ten piszuter. Dobra. Widziałeś? Co tam czarny stworzył? Bozar. Weźcie mi to podlinkujcie na Facebooku, żebym mógł to sobie zapisać do kolekcji. Czy tak gonił wygląda twój najlepszy Pokémon wczoraj? O, nie no, nie miałem, kurde. Magikozaura. A nie miałeś jakiegoś Mewtwo, czy co wiesz, coś porządnego? Nie, miałem Mewtwo, tylko Mewtwo jest słaby, stary. Charizard jest lepszy od Mewtwo, rozumiesz to? Jigglypuff jest najlepszy. Nie, Jigglypuffa miał, kurde, Krzysztof. Tak śpiewa. Goniu i Gonciarz to bracia. Ty, tu jakiś pociąg jeździ po tym parku rozrywki. Junka mówi, że na kielicha się tak kicha, no nie wiem. Nie na streamie. No chodź. Powiedziałbym coś, ale nie wypada na streamie, kurde.
widzę, bo mnie coś tam strzelało, musiałem się ruszyć. Kurde, trochę go zraniłem, ale no nie do końca. Don Kukuryc, 65. O, teleport mamy, patrzcie. Jaką miał koronę. Kukuryc. Mhm. Koniec, co to za gra z Pokemonami? Jak ona się nazywa? Pokemon Master Trainer 2015 chyba. Ogólnie jest taka stara gra, Pokémon Master, znaczy nie, Pokémon no, Trainer. Czemu ja nie mogę strzelać? Aha, bo przegraliśmy. A to jest zaktejtowana taka, że tam nowe zasady są i w ogóle. Pokażę wam, że na 100% sobie muszę w to zagrać, bo to jest łatwa gra i kurde jest śmieszna trochę. Tylko mówię, wątpię, żebyśmy kiedykolwiek ją skończyli, bo wczoraj graliśmy w nią chyba z 4 godziny. Ale i czy ja mogę z tobą walczyć, czy muszę tylko z NPC-em? Znaczy, tak, ze sobą też walczymy. No jak cię pokonam, jakie są represje? Zabierasz mi dwie karty. Ale nie rozumiem, co znaczy walka polega na rzutem kości, czyli nie mogę wymyślać ataków. Tam. No, wybieramy Pokemona swojego, no. Stary, i one mają różne ataki i wiesz, różne stary, że jak... Nie no, to jest rzut kością tak naprawdę, bo każdy ma ilość ataku, liczy się ilość ataku plus rzut kością plus kontry. Jeśli masz na przykład wodnego na stary ognistego, no to ten wodny jeszcze dwa dodatkowe zadaje. Jeszcze ewolucję dodają trochę. No wiesz co, jak to jest w tym. Wiem, dokładnie wiem. Ja bym wzięła Snorlaxa. Snorlax spoko nawet. Taki grubasek fajny. Ja miałem Snorlaxa. I to był kurde bydlak wielki. No, tylko że on się nie rusza. To jest bydlakiem, no. Kurczę. Brzuchem ci odrzuci, to kurde polecisz na kilometr. Czy ja chociaż raz wygrałem, wiecie co, dzisiaj ciężko wygrać. No bo to jest ciężka gra, te Plants vs. To nie jest takie jak Counter-Strike, że sobie wchodzicie i wygrywacie. Ty, pamiętacie tego typa, co zadzwonił na telefon i mówi, że on jest super graczem, że on już 800 godzin gra i jest w Silverze i że ta gra jest najgorsza, bo tam, że on, wiesz, nie, tego Silvera nie może wyjść, a jest taki super. Goniu, co o tym myślisz? Ja nie pamiętam, no, ale był nie taki. Było mnie. Kurde, co no ja zrobiłem? Ja to tak. Chciałem zrobić. Nie chciałem brać kaktusa. Ja też jestem najlepszy, a nie stary, nie mam żadnych sukcesów e-sportowych, no. Czasem tak bywa, że jest. Ale on naprawdę w to wierzył, że on dobrze gra, wiesz? No to niech się zapisze na turniej i wtedy się okaże, czy dobrze gra. Będę mógł sprawdzić swoje umiejętności na lepszych graczy. Nie no, zmieniam z tego kaktusa. Po pierwsze zmieniam na kaktus, zmień postać. Zmienił drużynę na tych, no nie, nie wierzę. Wezmę sobie słonecznika jakiegoś, tylko nie wiem którego. Elektrycznego. On mówi, że jest najlepszy na Silverze, no to niech będzie najlepszy na Silverze do końca życia. To tak jak być, nie wiem, najlepszym w szkole specjalnej. Pogratulować, kurde, sukcesu. Czemu ty sobie ze szkoły specjalnie śmiejesz? Ty nie śmieję, tylko mówię, jak to jest, nie? Takie ty się Goniu zaśmiałeś. Właśnie, ja się nie zaśmiałem, no, ja to zupełnie poważnie powiedziałem. Goniu taki cwany? Oj, cwaniaczek z ciebie, Goniu. To, nie no. Ja no. Jestem poważny człowiek biznesu. Paniaczek. Nie. Nie no, ale dużo jest takich osób, co myśli, że super gra w CS-a i siedzi w tym Silverze i na wszystkich narzeka. O, nie tak słabo w Silverze. Wiecie, kiedy to było najbardziej widać? Kiedy ja grałem chwilę w CS-a i tam miałem kilka gier zagrałem, miałem Golda jakiegoś. I nagle się właśnie ci odezwali, co on ma Golda? Skąd, nie? No przecież jakby ktoś miał, wiecie, jak ktoś potrafi w tą grę grać, to nawet nie zwraca uwagi, czy tam Gold, Silver to dla niego bez różnicy, nie? Jedno dno. A oni się zaraz odezwali, nie? Już ich zabolało pupcia.
Bo oni przecież 800 godzin w Counter Strike. Nie, ale żeby być w tym, ja widziałem jak grają w tym Silverze. Znaczy nie wiem, tam oglądałem jakieś te. Żeby naprawdę grać tak jak w tym Silverze, to albo trzeba mieć 500 pinga, albo trzeba mieć 5 FPS-ów, albo naprawdę. No możliwe, że oni mają, bo wiesz jak ci ludzie na tych komputerach, te dzieciaki, nie? No wiem jak to jest z nimi, są, wiem. Tato, jaki? Kup mi komputer, ale jaki? No jaki? Intel GTX! Albo taki to CS-a. No i kupuję kurde Intel GTX i później jest. Ja słyszałem, że Nvidia Predator najlepszy jest. No właśnie, Predator Nvidia. Że Need for Speed chodzi na 12 FPS-ach. Ej, ale ten Need for Speed tam normalnie działa, gdzie tam były 12 FPS-ów? Przecież on normalnie działał mi i wszystkim innym, zresztą u Nexusa na kompie tym co streamał też normalnie działał. Więc nie wiem, Goniu, skąd te insynuacje, że tu coś było nie tak, jak było ok. Kogo ja mam strzelać, jak tu nie ma kogo? Ojej, jest. Gin! Ile on ma życia? Przecież on ma 60 życia chyba. Na touchpadzie można nacisnąć w Silverze bezproblemowo. Content typ ma tyle kart, są. Karta za kartą, karta za kartą. Ale w jakiej grze? Gram w Hearthstone. No bo ta gra polega na tym, że każdy ma karty i się gra tymi kartami. O co ci ale, on ma ich, ale on ma ich jakoś za dużo, wiesz? No nie miał jakiejś, wystawił karty, która mu daje kartę? Właśnie liczę, to znaczy teraz ogólnie została mu jedna karta, ale ja coś czuję, że on ma teraz taką kartę, co mu dobiera inne karty. Jak ją ma, to będę bardzo zdenerwowany. To już jesteś porobiony, Goniu. Nie no, jeszcze jest sytuacja, że tak powiem, na moją korzyść. Że tak powiem. Jonka, czy ja to jalo przeszedłem tą grę? Wiesz co, no starałem się tam coś pograć, ale no ciągle się we mnie wrypują, jest... nie? Ale, co, bo nie wiem czy wiesz, ale jak ogólnie coś się dzieje za autem, to zjedź na pobocze może. Tam nie ma pobocza właśnie, kto taką drogę wymyślił bez pobocza? Była taka ta polna, co już bez, nie była utwardzona, to nie mogłeś zjechać na prawe na przykład? Tam nie ma open world, tam jest tylko droga. Tam nie ma, tam jest tylko droga przecież. To jeszcze muszą dopracować tą grę. Kurde, a to co to? Salami? A nie, on gnoma puścił. Ja, impa znaczy. Ksymil to nowy sub. Dzięki Ksymil za suba. Widzę, że każdy chce gdzieś mieć na konkurs wędkarski suba. No na taki konkurs. Będzie poważny konkurs, jak coś czuję. O, Goniu się pokazał. Ci ludzie po prostu nie... Jezu, ja nie wytrzymam zaraz. Dobra, dobra są. Nie wytrzymam po prostu. To nie wytrzymuj. O nie, coś walnęło. Znów imp? A nie, ten zdziała, ale mnie podnoszą chyba. To czy ty to czujesz, że mu wypadł ze Shreddera 4-4 minion? No, to trochę grubo. Powiedz mi, Goniu, czy ja przy otwieraniu każdej paczki, wiesz, tej tego, powiedz mi, ja będę... Drugi raz po rząd Milhouse, no. Będę otwierał każdą paczkę, nie? I w tych paczkach będę i będę omawiał karty, które wypadną. Chciałbyś ale, tego? Ale jak, tak, ale jak dwa razy wypadnie ta sama, to musisz drugi raz omówić, bo ktoś mógł nie usłyszeć. Okej. Okay.
No 3 damage'a mu brakuje, no jak stop dekuje coś, no to stop dekuje, ale jak nie stop dekuje, to wygram raczej. Ma jedną kartę. Dobra. Sekret, dobra, wygrałem. Biec i leczyć muszę. O nie, coś z boku na mnie poleciało, co to było? Wykop impa? Ale przecież on nie wybuchł. O nie, jak oni to przejmują? No nie wierzę w to, że oni to przejęli. No nie wierzę, przecież tak dobrze nam szło. No, kurczę, ty tam wszystkie roślinki poleczyłeś. No właśnie, wszystkich powskrzeszałem. A oni tak słabo zagrali. Jak się ta gra ołowieniu nazywa? Ice Lakes. Ice Lakes, baby. Ice, Ice A, Lakes, co, baby. A, co, jest już Ice Lakes na tym, na Twitchu. Co, nie słyszałem? Ice Lakes jest na Twitchu już. Nie wierzę, naprawdę? No. Widziałem, jak jakaś Chinka grała. Po tygodniu twórcy gry skapnęli się, że przydałoby się Twitcha poinformować, że taka gra wyszła. To chyba nie twórcy, tylko ten... Co? Pisze się do Twitcha, no, tam jest jakiś e-mail na support czy coś, żeby dodali. Mówisz? Oni dodają. Czy wiesz, wiadomo, jakieś znane gry to dodają sami, ale... No nie, zamroził to mnie. Nie może, nie wierzę, nie ma 3 damage'a na 100% star. On nie może stop dekować 3 damage'a. No co by mógł stop dekować? Nic by nie mógł. Żebyś się nie zdziwił. No i wygrałem, frajer. Ty, tu są... O, z zabawkami można sobie kupić. Takie pluszaka z Plants vs. Zombie to bym chciał mieć kiedyś. Te zadania na te 13 pakietów będą jutro. Tak, to działa tak, że jak wyjdzie dodatek, to dostajecie tam quest, żeby chyba 3 mecze wygrać w tym nowym trybie, czyli w standardzie. A potem a potem 7 jeszcze i dostajecie za te 13 pakietów. Znaczy 10 pakietów, a 3 jeszcze dostajecie za ten. A powiedz mi, czy nowy dodatek to jest wysyp noobów? Nie, ale będzie wysyp nowej mety. Ja mam nadzieję, że wbije tę legendę w końcu. Bo już nie mogę po prostu nie mieć legendy. Taki dobry. Ja też nie. Nie masz legendy, Goniu? Nie mam. Ani jednej? Ani jednej. A jaką masz rangę? To... 5. Szyszka, no nie takiej legendy. Legendy legendarnej, nie karty legendy. Takiej legendy z prawdziwej legendy. Takiej legendy w sensie w rankingu? Tak. No tak. Krzyszka się zaśmiała sama z siebie, się śmieje. No cicho. Mordy zamknijcie na czacie, tyle wam powiem. Gdzie on jest? Bo nie widzę, co mnie bije. A to Bonkol ma takiego mema. Jest streamerem HS-a, nie wbił legendy. I się nawet zaśmiałem wtedy. A ty też masz jakieś tam memy? No, jakieś tam suche takie. O nie. Bonkol nie bierze tej gry na poważnie, jak streamerzy. Jak tam? Je siedzi na tej piątej randze i cały dzień gra w te pojedynki i nie umie z tego wyjść. No jak tak można, powiedzmy? Czasem... Bo są ty nie wiesz po prostu, jak czasem jest. Słyszałem, Goniu, że chce ze mną zagrać. Kto chce zagrać? Kurde, na łombo gruby hajs. Nie mam pieniędzy na łombo. Ale ty tam jak się zalogujesz, to dostajesz na start 100 czy 200 punktów. Możemy o to zagrać. Wiesz? Kurde, mogę zaraz zagrać. Pojedynek mocarzy? Ja mam teraz jeden dektyr. Kurde, ja... Ile tam trzeba mieć? Nie, no jeden, gramy best of one. Weź tam się zaloguj, czekam na jakiegoś hojraka teraz, jak się nikt nie złapie, to jest to. No dobra, troszkę, ja wyjdę. Nie, no to chwila, bo jeszcze gram mecz i to... Nie, no spoko, to ja czekam. Ciekaw jestem, czy Bonkol jeszcze gra dla przyjemności, czy tylko dla pieniędzy. No, ja się tak mogę spytać, czy ty tak streamujesz. To nawet dobre. To mnie zabolało. To wiem. Serduszko boli teraz. Ja się popłakałem. No nie, impa puścił. Zarejestruj się. No nie, no wykop z impa. Zawsze wykop z impa po prostu. Ja nie chcę swojego maila im podawać, bo oni go wykorzystają.
A to pierwszy raz, koniu? To chcesz pizza, trzymasz maila z instrukcją. Tu widzę dwie twoje twarze, Bonkola. Bo tylko to, co jest open. To, co w lobby jest open. Bo to jest closed, to już się rozegrał mecz. A rozgrywka miłości to jest obecny mecz. Zaraz maila odbiorę. Odbierz maila i powiedz, ile masz tych punktów. Dobra, ja sobie zamknij stół, jakby co. Kurde, zamroził mnie. Nie! Nie widzę nic, co się dzieje? Get ready to wombo, no i są firmy. Powodzenia. No i dostałem 100 punktów. Dostałeś? Tak. Dobra. Weź no, to oś no goniu, żeby sołowi nie przeszkadzać, tu nie bliżej, bo ja cię przerzucę. No idźcie, bo mi będziecie przeszkadzać, ja tu muszę kurde rośliny zasadzić. Bo oni już teleport zrobili. Dobra, elektrycznością. Grzegorz 1406 to nowy sub. Dzięki Grzegorz, co dzisiaj tyle subów? Czy dzisiaj jest dzień suba? Co? Dzięki za zasób. Skrywałem. Powiedzcie mi, w co my zaraz gramy, bo my już tu będziemy kończyć za chwilę te plansy. Zasadziłem tego kwiatka, nie zdążyłem. Coś tam poszło znów, działo golfowe. Może decooling? Właśnie nie wiem, Junka. A Goniu chciał w te Pokemony zagrać. Może w Pokemony. Ja się palę, oj, i zginąłem. Się zastanawiam, co mnie bije. Dobra. Za te leczenia to normalnie dostaniesz jakąś gwiazdkę. Wiesz co, no mam nadzieję, że dostanę, bo tak w sumie dużo ich leczenia. Jestem chyba jedynym słonecznikiem, który tu coś leczy. Jeszcze najlepsze jest to, że oni od ciebie uciekają, nie? On ma mało HP, a ten na przykład Piszuta od ciebie ucieka. Nie wiedzą, co się dzieje w ogóle nam, wiesz, wokół nich, nie? Kurde, no i dostałem. Ale jednego podniosłem, jednego poleczyłem trochę. Nie no, nie robię ankiety w co gramy, bo ja się tak retorycznie pytam bardziej, jakby i tak wybiorę co chcę, nie wiadomo. Ale walnie, dobra. Kurde. No niestety. To rozwalił mnie przy skrzeszaniu. Straszny młyn jest na tym punkcie, ciężko się tam kogoś podnosi, ale jak na razie bronimy. Chyba wygraliśmy. Jest, udało się, w końcu udało się coś wygrać dzisiaj. Bo tak to żeśmy tylko przegrywali, nie? No nie, no musi być, muszę dostać za najlepszego leczenia, leczyciela. Bo dużo powskrzeszałem, nie? No i 19 tysięcy, 20 tysięcy to jest prawie na cały pakiet. No dwie takie gry macie pakiet, nie? Ty, o jest!
6 wskrzeszeń. Co, 6 wskrzeszeń? Tylko no nie wierzę. O, przepraszam. No jak 6 wskrzeszeń? Reanimator 6, coś tu jest nie tak. Oszustwo, moi drodzy, oszustwo. Było więcej, każdy widział, Szyszka widziała, potwierdzi. Ale dostałeś ten, tego plusika. Tu jest ten plusik.